Wczoraj zajadaliśmy się pączkami, a dziś na stole króluje pizza. Ta prawdziwa z Włoch powinna być na cienkim cieście, wypalana w bardzo wysokiej temperaturze, najlepiej w piecu opalanym drewnem. W dniu pizzy sprawdziliśmy, jak zrobić ją dobrze. Magda Sincewicz. Podobno dzielimy się na takich, którzy ją kochają i tych, którzy się do tego nie przyznają. Przyznać jednak należy, że jej historia jest imponująca. Skromny podpłomek będący strawą dla niezamożnych Włochów stał się potrawą wielbioną na całym świecie. Można ją lubić za wiele rzeczy. Pizza jest okrągła, kroi się je w trójkąty i ładuje do kwadratu. Może za to. A może też za to, że z pozoru niepozorny placek może stać się naprawdę wytwornym daniem. Wszystko zależy od wyobraźni autora. To, na co mamy ochotę i jakie składniki, jakie komponenty nam towarzyszą na co dzień, to też znajduje się na pizzy, tak jak jest w naszym przypadku. Jeśli ktoś znajdzie składniki na naszej pizzy, które nawet brzmią nieznanie, to myślę, że po czasie ufa, że my je tak połączyliśmy, że będą smakowały, chociaż nie są oczywiste i chyba to jest dla nas najważniejsze. Składniki to jedno. Równie ważna jest sama technika wykonania pizzy. Tu liczą się cierpliwość, czas i precyzja. Minimum z 24 powinno minąć od czasu wyrabiania ciasta, czyli całej fermentacji. A czas zarobienia ciasta też godzinka. Czyli później po tych 24 godzinach musimy uformować w takie kuleczki. Później znowu kolejna od 12 do doby czasu na fermentację już w kulkach. I dopiero później już możemy działać z pizzą. Czyli uformować placek, nałożyć sos, dodać ulubione składniki i włożyć do pieca rozgrzanego do 450 stopni, by po niecałych 2 minutach pizza była gotowa. Oczywiście można ją też zrobić w domu. Pizza z piekarnika będzie się trochę różnić od tej z pieca opalanego drewnem, ale i tak warto spróbować.